prezencie dostaniesz firmę. Pod warunkiem, że zobaczę cię przed ołtarzem. I to jeszcze w tym roku. Albo szukaj innego pomysłu na siebie. Ja muszę zaraz iść na zajęcie. A ja serio cię zawiozę. Ale najpierw napijemy się kawy. Mati, cześć. Kochani, poznajcie się. Mój dobry przyjaciel Mateusz i moja dobra znajoma Laura. Cześć, Laura. Mateusz. Laura, czyli kawa dla ciebie jaka? Latte. Cześć, Adam. Nino! Cześć. Ojejku, kto to cię tak kocha, co? Może sprawdź? Nie, domyślałam się. Jaka inna laska po bardzo dobrym seksie zapytałaby mnie, czy fajna ta druga? No, żadna inna, bo ja jestem wyjątkowa. Pamiętasz, kiedyś zaliczyłaś taki spektakularny upadek do wody? Tak, pamiętam. Dobra, teraz chyba mogę ci się już przyznać, to ja cię wrzuciłem. Sorry! Wiedziałam, ale... Potem mnie uratowałeś, to było dawno, więc wybaczam. Adaś! Adaś, to za niespodzianka, cześć! Cześć, Beatka! Tak, to ja! Ze zbieg okoliczności. To chyba jakieś przeznaczenie. A to są mocne słowa, Beatka. Wiecie co, to ja was może zostawię. I tak czekają na mnie u tego fryzjera. Tak, więc... do zobaczenia pewnie na jakimś ślubie. Na pewno. Tak, może naszym... Trzymaj się. Powinniśmy się ożenić. Słucham? Spieprzaj, koleś! Ogarnij się wreszcie, że między nami to jest koniec! Ale nie pozwolę ci! Ej! Zostaw, odsuń się! Odsuń się! Co jest? No co jest? Jeszcze raz cię tu zobaczę, to może ufacę, to mam swoje sprawy do załatwienia! Wiecie, że do domu, do widzenia! Wszystko okej? Okay? Tak, teraz już okej, okay, dzięki tobie. A w firmie jak ci się podoba? Super. Ale nie było cię dzisiaj. Miałem różne sprawy. Gorąco. Wszystkiego najlepszego, Adaś! Ledwo to doniosłam. O! Nie mówiłaś, że nie jesteś sam. No, ty nie mówiłaś, że jesteś w okolicy, ale czego? Chyba windy. Nie szkodzi. Cześć, Beatka. Sandra. Adam Kowalczyk-Tauer. O, przepraszam. Trzymam cię. Jeszcze telefon. Jakiś znaleźna? Paszport.